Siema wszystkim, jestem Paczola. W dzisiejszym odcinku postaram się wykarować parasolkę Marcinowi Malczyńskiemu. Tak, temu Marcinowi Malczyńskiemu z kanału Marcin Malczyński. I zobaczcie, czy mi się uda. Ale jeżeli byście chcieli zobaczyć odcinek, gdzie gram z nim jeden na jeden, bo jak cytuję, jak to sam powiedział, poczekajcie. Grałem Fortnite'a 30 sekund, więc ogarniam. No to chyba warto jeden na jeden zagrać. Zobaczymy, kto lepszy. Więc jeżeli chcielibyście zobaczyć odcinek jeden na jeden, zostawcie subskrypcję, łapkę w górę i dajcie znać w komentarzu, czy chcecie to zobaczyć. A ja was zapraszam do oglądania, gdzie zagraliśmy duo i wygraliśmy parasoleczkę. Pierwsza wygrana w jego życiu. Chyba w Fortnite'a. Nie mam tą snajperkę, dobra. Którą? Nie, to jest infantry, to jest karabin. To jest tam też, patrz. A to jest największe gówno, jakie dodali chyba dwa dni temu. Weź sobie postrzelaj tym. Ale trzymaj przycisk. Okay. I to daje po 30 damage'a. Tylko? Tak. To ty? Tak. Nie, tak, no. To ty! Ale stos! I tak masz grać, i tak masz grać. Dobrze! Ale żeś go porobił. Mamy tutaj ludzi. Ja będę leżał, bo gość ma pompę. Ale jak dolecisz do mnie, on ma 1 HP. No, już nie dolecisz. To będzie najgorsze, jeżeli tak się stanie. Tu na prawo jest, na dole. Tu jest, w tym budynku w środku. Za tobą. Nice. I teraz, o nie, drugi. Gdzie? Dobrze! Ktoś jeszcze idzie. Jest. Tak jest! Tak jest, bierz kartę moją. Gdzie jest twoja karta? Tu na lewo, na prawo. Do tyłu. Gdzie? Dobra. I tam widzisz, jest przy ścianie. Okay. Tu. Ale żeś tu ugrał. No i podchodzisz do tego i trzymasz przez 10 sekund ten. Użycie, czyli jakbyś otwierał skrzynkę. Przez 10 sekund. I mnie teraz podniesiesz, czaisz to? O ile nikt tu nie dojdzie. Dobra. Ja już się teraz wstaję. I muszę znaleźć jakieś bronie, bo jak cię rodzi, to tylko z szarym pistoletem. Ty, tu jest typ. Gdzie? Tu po nas. Leży. Do drugiej idzie. Skoczyłem. Dobra, już jeszcze raz. O tym. O. Dobra, i teraz tak. Jak wejdziesz do niego, to chodzisz normalnie z strzałkami. I możesz teraz tak, przytrzymać spację. I jak, no i podskocz. I shifta użyj. Okej. No i tak się przemieszczasz. Tu są przed nami ludzie, może na nich iść. I zaraz co tu się dzieje. Już nas biją, zaraz będziemy musieli wyjść z niego. Na dole po prawej są. Dobra, jeden leży. Wychodź z robota. Bo ma zero. O, drugi jest. Drugi robot tu jest. No, ty leżysz, bo... Obok nas są, obok robota. Ja nie mogę uciec. Dobra, patrz. Może mi się uda. O, rozwali go. O Jezus, ale fart, że uciekłem.
Do mnie biją. No i straciłem tylko materiały, a oni się nie chcą bić. Rajerzy jedni. Dobra, na 60 strefę. W górę nie powinno być nikogo, bo tam ci schodzili właśnie. Z jedynym co mi zostało to zabić wszystkich. Już nigdzie nie mam gdzie się podnieść, bo kartę wziąłem, a nie ma podnoszenia. Widzisz, lecą. Wszyscy lecą. O, tych się boję, bo oni dosyć ogarniali. No i zobacz, oni się budują tak, że... Jeden co mogę to strzelać do nich wychylając, ale jak będę tak wychylał, to mogą mnie stamtąd zabić stamtąd. Zbunkrowali się, no. No, bunkrują się jak boty. Nie lubię takich. Dobra, strefy nie mam totalnie. Oby tam ci nie wychylili na mnie. Ale na pewno to zrobię zaraz. No i to jak był taki dźwięk jakby łamanego szkła, to znaczy, że już nie ma kevlara, czyli nie ma tego niebieskiego życia. Chodzą mi na górkę, będzie lipa, jak tu wejdą. Dobra, ja spadam stąd jak najdalej. Robota już raczej nie będzie, więc mogę tego dęskom. Dobra. Dobra, wychyl mordeczko. Dobra, gościu ma zero. Na górce. To nie wychylam, bo gość ogarnięty. W ogóle teraz nie powinienem nigdzie wychylać, bo mam z trzech stron typów i jak któryś mnie trafi, to już mam lipę. Dobra, oni się budowali od razu. Będą lecieć, patrz. 3, 2. Leży. Drugi leży. Zostałem sam na trzech. Dużo maców? Nie, mało, ale może być. Dobra, jest... Nie, dalej jest tam. Na drzewo nie. Dobra. Tamto już mam przerąbane. Ja też mam przerąbane. Wygrałem. Wszyscy w strefie padli. Wszyscy w strefie. Tak, wygraliśmy mecz razem.
Bo jak nie wyszedłeś z gry, to wygraliśmy razem. I 9 fragów, czyli mamy 19 punktów byśmy mieli na turnieju z tej gierki, nie? Co masz parasolkę teraz, jak wyjdziesz, to ma parasolkę. Tak, okej. Okay. Zobacz, co, opuść będziesz miał tą parasolkę za wygraną, jak pokażesz tam Naruciakowi na turnieju, to będziesz prosił o autograf. Dobra, to ja lecę i do jutra. Pozdro, dzięki bardzo. Dziękuję.